Mówicie, Lucek, a co ty tam wiesz? Ty, no, w offroadach pojeździ tą kierownicą, to zobaczysz, jak, co to jest. Ja mówię, dobra, to dawaj jedziemy. O, tutaj już przerobiłem ten samochód, jest troszeczkę. Dawaj na offroady, taki kozak jesteś, to zobaczymy, czy będziesz dobry na offroadach. No, dobra, to sprawdźmy. Zobaczymy, czy da się tutaj coś jeszcze. Uhuhu! Wrypiemy mu tu. Nie, no, V12 nie wrypiemy. V10 też nie, dajmy tu 8. Pyk, będziemy musieli wszystko poinstalować tu do niego. No, napędu na tył nie będziemy tu instalować, to nie ma sensu. Ale dajmy tu jakieś Twin Turbo. Nie no, słuchajcie, nie, bez przesady z tym Twin Turbo, to w ogóle nie dam rady opanować, ale teraz będę musiał wszystko tu poinstalować od nowa. Dobra, jednak zainstalowałem to Twin Turbo. Bo tam też za mało mocy za mało mocy było w tym samochodzie, no. Nie miałem pewnej statystyki w klasie S1 i no, trzeba troszeczkę podkręcić tutaj atmosferę, więc Twin Turbo, a dobra, dajmy to, zainstalujmy wszystko, pyk. 87 tysięcy kredytów starczy mi. I zaraz zobaczymy, jaki pójdzie. Zrobimy sobie jakieś mistrzostwa. Pewnie, że tak. Zobaczmy sobie tak. Aha, jeszcze sobie malowanie jakieś wymienimy, bo to mi się nie podoba. Fine new design. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze coś maluje. Wow! Bierzemy to. Będzie dobre. Takie miasto mamy tutaj jakby na tym samochodzie. O, zobaczcie. Cyk. I fantastycznie. Zainstalowałem mu jakieś tam inne felgi. No i dobra, niech takie sobie będą. O, wiecie co zrobię? Spróbuję sobie wziąć bliżej monitor. Chodź tu, monitor, kuźma, gdzie to wszystko. O, ty, o kurde, coś mi tu pękło. Widzicie mnie? Idziemy i zobaczymy jaki... Teraz monitor mam blisko i teraz więcej, kurde, widzę, tylko mikrofon trochę zasłania. Nie wiem, które oko mi zasłania. Dobra, jedźmy. Jaki, kurde, wariat. No nic, no i na offroadach niektórzy mówili, że o, jest ciężko, kierownica lata, jeździć się nie da, jest cholernie dupowato. Raz, pewnie nie tak miało być. O. Jest cholernie dupowato i ty sobie, Lucek, nie dasz rady, ty za słaby jesteś, ty, Lucek, ty, co ty, Lucek? A ja ci mówię, no czekaj, jeszcze nie spróbowałem swoich sił, nie wiem co mogę, na co mnie stać. Ale zanim to spróbujemy... Co tu narobione jest? A w sumie, czy na offroadach potrzebujemy jechać więcej niż 200? Nie wiem, ale to jest... Ale nie, no maksymalnie 366 według symulacji mógłby polecieć. No i tak, jak na samochód offroadowy... Jest trochę, to ja jeszcze walczę z tym monitorem. No, jak na samochód offroadowy, to kurde, coś tu tak kurczę dużo jest tego, no, tej prędkości. O, tu wszystko na ten. A na pewno go nie tunigowałem, może jeździłem, ale nie tunigowałem, więc to jest taki, no pokażę wam, bo potem będziecie mówić, a co ty, co masz samochód? Taki mam samochód. Także widzimy tutaj malowanie, takie inne trochę, ale fajne, nie? Taki Dakarowiec jakiś takiś, coś jak Dakarowiec jakiś takiś. Ale chyba to szybkie jest, bo kurczę, dotknąłem gazu i już 400 na godzinę. No dobrze, to poszukajmy sobie jakiegoś wyścigu. Chodź tu mikrofon bliżej, żeby mnie widzowie słyszeli fantastycznie. Poszukajmy jakiegoś wyścigu, tutaj chyba mamy coś niedaleko, tam jakieś okrążenia są. Ale gazu, Lucek, gazu, co ty, co chcesz ludzi tu zanudzić? No. Chwileczkę. Czy to dobrze je... Ty, patrz, jaki coś się dzieje, wow! Dobre to było. Pierwszy poprowadzony przeze mnie drift w Fordzie na kierownicy. Ale weź skumaj na te manewry tu. No i na offroadach właśnie jeździ się dziwnie tu w Fordzie. Ja jeździłem jakieś tam mistrzostwa, ale to na multiku sobie. Od razu na głębokie wody, co się będę patyczkować. Znaczy tak, jeśli chodzi o przełajówkę, spoko, to możesz sobie tam jechać, gdzie ci się podoba, nie? Bylebyś się w miarę mniej więcej w jednym kierunku utrzymał. Ale w momencie, kiedy musimy jechać gdzieś tam shooterem, no to sprawa już nie wygląda tak, kurczę, interesująco. Ale tutaj mamy jakieś zawody. Ach, bucket challenge nearby. Nie, nie będziemy robić żadnego bucket challenge. My tutaj mamy, o, kurde, ja nie mogę, tym samochodem... Nie, no wiecie co, ja tym samochodem chyba nie będę hamował. Jak się gdzieś rozwalę, to koniec. A, dobra. Czekaj, muszę głośniej gadać. Ja w ogóle nie słyszę tego samochodu, co jest? Wy słyszycie coś? Ty, patrz! Woohoo! Dwójeczka. Nie no, powiem wam, że tutaj obiegi to trzeba uważać, bo...
Tu jakiś wypadek. A, zapomniałem, mogę hamulce też używać. Nie muszę się rozbijać od drzewa za każdym razem. No tak, to ma sens teraz. Teraz to się zupełnie inaczej gra. Czekaj, jak ja się to odwróciłem? Aha, tak. Dobra, wiecie co, a spróbujmy może na tej drugiej kamerze. Może jakoś ogarnę lepiej. Czekaj, jak to się to zmieniało. O, o. O. Dobra. Co ty, ziomek, tutaj? Odpierdzielasz. Drga to wszystko, kurde. Dobra, na razie jadę. Ej, wiecie co, oni mają naprawdę bardzo... O, fuck, tu w ogóle żadnej przyczepności nie ma. Katorga! Co jest? To nie tak miało być. To miało być chyba tryb normalny, a nie symulacyjny. Na trybie symulacyjnym w ogóle samochody nie mają przyczepności w tej grze, masakra. Patrz to na przełaju, no kurde, to jest samochód offroadowy, on nie powinien mieć z tym problemu. Fuck. My nie powinniśmy się w tym samochodzie nad takimi rzeczami zastanawiać, jak przyczepność, kurczę. A tu w ogóle, jak on wpada w poślizg? Ha! Widzieliście, wybił się i w ogóle w zupełnie inną stronę, kurczę. Się odwrócił, cofamy. Jezu. No jest ciężko, dobra. Inną kamerę weźmy, o taką. Zobaczycie, z czym ja się tu zmagam, kurczę. Ale ja w ogóle tego samochodu nie słyszę teraz. Z tyłu lepiej, jak była kamera z tyłu, to lepiej go słyszałem niż teraz. Nie, no dajcie spokój, kurczę. Nic, kurde, ani nie widać. Ani, kurczę, nie czuć. Lądowanie 10 na 10. Dobra, spróbujmy. Ja nie wiem, jak ja z ludzkami będę grał. Jak oni takie kozaki są. A ja taki o... Weź, przestań. Z tego, co czytałem też na poradnika, nie czytałem, tylko oglądałem różne filmiki, tam poradniki, jak ustawić sobie Forza Horizon 3 pod kierownicę, to właśnie ludzie proponowali, żeby nawet nie włączać tego trybu symulacyjnego, bo wtedy offroadowo to w ogóle nie da się jeździć i nawet czasowo nie da się jeździć. Jeśli już chcemy kierownicą się bawić, to tylko na trybie normalnym. Tak słyszałem jedną opinię. Nie wiem, ile w tym prawdy jest. Moim zdaniem, no jest ciekawie na symulacji, ale w momencie, kiedy samochód wpada w poślizg, albo kiedy... O, właśnie tak jak teraz, nie? Ja w ogóle nawet gazu nie dodaję, no trochę hamowałem, ale wpadłem w poślizg i zrobiła się jedna wielka lipa. No, samochód w ogóle nie ma nad nim panowania, nie? A powinien coś tam odzyskać to panowanie. No już kręcić kierownicą lewo-prawo, nic się nie dzieje z autem. Ale znowu też głupio jest grać, nie mam czasu teraz, a w ogóle głupio jest też grać na kierownicy używając trybu normalnego, nie? No po coś się ma tą kierownicę, żeby raczej zaznać tej takiej symulacji w Forzie, powiedzmy. No nic, ale powiedzmy, że było fajnie, było inaczej. Co można by było tu poprawić? No, najbardziej denerwuje mnie to, co denerwowało mnie też w poprzednim odcinku, z tego co kojarzę, że wiesz, wejdziesz w lekki poślizg i kierownicą, nieważne jakbyś ruszał, ten samochód nawet nie zareaguje w żaden sposób. Nawet nic się z nim nie stanie, żeby jakoś zmienił swoją pozycję, czy... A już nie mówię o tym, żeby on wrócił jakoś na tor, czy coś w tym rodzaju, nie? Więc ja nie wiem, kiedy tutaj na offroadzie to my w ogóle nie mamy ani przez chwilę jakiejkolwiek przyczepności. Tylko mniej więcej jedziemy tam, gdzie samochód się buja, tak? I jakoś musimy ogarnąć, że on tam akurat jedzie w tym momencie, w tym mniej więcej kierunku. No ale tutaj chodzi o to, żeby mniej więcej trafiać tam, gdzie trzeba, nie? Żeby driftować tym samochodem. Więc ja proponuję jedną rzecz. Spróbujmy sobie następny offroad przejechać na trybie normalnym. Nie tym symulacyjnym, ale na normalnym. I zobaczymy, czy będę w stanie opanować bardziej ten samochód wtedy. Symulacja mnie bardziej jara. Zawsze chciałem spróbować trybu symulacyjnego właśnie na kierownicy. Ze względów takich, jak powiedziałem przed chwilą. No kurde, jest to kontroler zaawansowany. I powinniśmy sobie tu pozwolić na taką
Nie, nie chcę trawy, po prostu dojedźmy tam. Możemy sobie tu pozwolić na obsługę taką bardziej, można powiedzieć, precyzyjną, nie? Gdzie możemy tą kierownicą sobie skręcić, gazu dodać tylko troszeczkę, tylko na przykład 1/20, a nie 1/5, jak na padzie, powiedzmy, nie? I co ja miałem tutaj łączyć? Tryb symulacyjny miałem... Dobra, spróbujmy jeden wyścig na trybie normalnym pojechać i zobaczymy, czy lepiej sobie poradzę, czy też nie. Mam nadzieję, że się zaraz nie odpali ten wyścig. Nie, dajmy sobie trudność i dajmy sobie... O to mi chodzi, nie? Teraz znacznie zmienił się sposób prowadzenia samochodu. I zobaczymy. Dobra, teraz mogłem ja zwalić troszeczkę, chociaż nie wiem, co dokładnie zwaliłem. Może powinienem bardziej gwałtownie skręcić od razu na maksa, tak żeby wykontrować. Chyba właśnie o to tu chodzi. Ale nie jest to takie proste, kiedy kierownica stawia ci jakiś opór, ja nie jestem słaby. A mimo to obrócić tak szybko jest ciężko. Oczywiście można... Chyba nie jestem... Kierownicę wyrwałem. Ja myślałem, że urwałem kierownicę, a nie, że to całe odpadło mi czy coś. Oh my god. Czekaj, możemy ten force feedback tutaj zmniejszyć w ogóle, nie? Żebym dawał radę to ukręcić, ale muszę jeszcze ją przyczepić. Dobra, teraz aim escape. Także widzicie, cały ten proces tutaj ustawiania tego wszystkiego to jest katorga dla mnie. Pada, podłączasz i działa. I działa tak jak działa wszystkim, no. No, może tam jakieś tam drobne elementy pozmieniać, tak, ale ogólnie jest troszeczkę inaczej. A tutaj musisz... Pierwsze takie zderzenie z kierownicą to musisz... I już, no! Ale najgorsze jest to, że mi się, kurde, jak naciskał pedał hamulca, to mi się z fotel odsuwa! Albo po prostu się przyzwyczaić do tego i też można popróbować! Ale widzicie, gdybym od razu skręcił na maksa, to by było lepiej, nie? To już bym... jakoś wyprowadził może siebie z tego zakrętu. A tutaj w bardzo krótkim czasie trzeba kierownicę skręcić na maksa, żeby trafić mniej więcej w bramki, tak? W te szarfy. Ojej. O ile jazda po asfalcie jest w miarę... jest w miarę taka, no, spokojna, nazwijmy to. Tak tutaj widzicie, to jest prawie, że cały czas driftowanie i balansowanie na granicy przyczepności tego samochodu, gdzie też nigdy, kurde, nie wiesz, czy masz tą przyczepność, czy nie. Dobra, jest, jedziemy dalej. I co, mamy teraz tryb normalny. Ziemię, Franco, spychasz, dziadu. Ho, 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 ho. Okej. Kurde, szosowymi samochodami nie szło mi tak dobrze tutaj. I drifcik. Proszę bardzo. No dobra, Viperem też w tym samym miejscu wypadłem, pamiętam. Ja to tam gaz na maksa się z tym gratem nie paćkę. Sprzęgło zero-jedynkowe i jazda. Wow, przydałby się ręczny troszeczkę. Ale nie mam go jak używać, bo naprawdę tym kciukiem nawet nie wiem, w który przycisk trafić. Ten ręczny powinien być tutaj uruchamiany głosowo, kurczę. To by mi było łatwiej. Właśnie, muszę coś takiego może zrobić. Ręczny! Dobra, pójść ręczny. Bo teraz nie mam jak, no.
Ale powiem wam, że zmiana biegów opadkami, jeśli jeździmy szosowo, jest bardzo fajna. Ogólnie jest to bardzo fajna rzecz, że coś takiego w kierownicach jest. To jest dosyć standardowa sprawa w kierownicach komputerowych, ale w porównaniu do na przykład takiego zmieniania biegów przyciskami na padzie, mamy jednak takie wrażenie, że kurczę, jest to coś takiego wyjętego z prawdziwych samochodów. No teraz stracimy troszeczkę przyczepność. Podejrzewam, że gdybym sobie ustawił poziom trudności niżej, to bym tam się ścigał z tymi botami, by było bardziej satysfakcjonujące, ale tutaj chodzi o coś innego. Tu chodzi o to, żebym też... Chodzi o to też, żebym mniej więcej samochód wyczuł. Ale offroadowcami się fajnie jeździ po asfalcie. Nawet tak bardzo zabawnie. Oczywiście nie przyczepnie, ale... da się coś tam podriftować. W moim przypadku driftowanie na kierownicy to jest skurczenie lada wyczyn, bez kitu. No i co, dojechaliśmy sobie, wow, na 12 pozycji, nawet lepiej niż wcześniej, a nie, wcześniej też miałem 12. Dobra. No i co, to co, bierzemy niższy poziom trudności, weźmy sobie może... taki, o, sobie weźmy poziom trudności. Dostanę trochę mniej kredytów, ale czy mi zależy? Ach, chyba nie. Czy uda się wygrać? Chyba nie. Bo nawet w miarę jeżdżą do przodu, a ja to co? A raz tu jakieś drzewko, tu jakieś coś. Ej no, drzewka też trzeba lubić. O! Perfekcyjnie, tego drzewa nie lubię. Co to nagle? Wieczór się zrobił. Słyszycie takie drganie? To jest ten taki moment pomiędzy przyczepnością a bezwładem kierownicy. Znaczy no, cool, ale bezwład kierownicy może. Czemu nie miał tu automatu? O, automat by się przydał. Właśnie, zaraz sobie chyba automat narzucę. Żeby nie zmieniać tych biegów, bo czasami tu trzeba mocno skręcać. No, to by się przydało, tak. Czasami te łopatki to nie wiesz, które masz trafić. O, i tak to można by rozwiązać. Na następny odcinek, jak będziemy śmigać offroady, to... Tutaj trzeba, kurde, cały czas tak zajebiście kręcić tą kierownicą. A jeszcze, żeby to jakoś sensownie jechać, nie? Ja strasznie lubię ten... zmianę manualną w Forzie. Nie chciałbym się tego pozbywać, ale specjalnie na to kręcenie, no kurde. Jeśli macie jakieś pro tipa odnośnie tych offroadów i kierownicy w Fordzie, no już na co tutaj ten tryb symulacyjny wyłączyłem, to dajcie znać w komentarzach. Kurcze. Jeśli ktoś oczywiście ma kierownicę, jak ktoś ma pada, będzie mówił, że o, na kierownicy to powinieneś zrobić tak, no to nie ma co o czym gadać, nie? Niech się nie wypowiada. Myślałem, że można rozwalić to, ten daszek. O! No jak to zrobić, kuźwa? A jeszcze wyobraźcie sobie, jakbyś miał tutaj skręt 900 stopni. To jakbym miał tu wykręcić, jak tu trzeba cały czas mieć koła na maksa skręcone albo w jedną albo w drugą stronę, no. No świetnie, byłem pewny, że jednak trafię. Ej, naprawdę, tu trzeba chyba automatem śmigać. A to nie ma znaczenia, bo ja i tak nie jestem w stanie, kurczę, obrócić, wycentrować jakiegoś tego samochodu. Offroady są okropne, kurczę. O, tutaj nawet.
i jakoś tam na koniec w bandę, weź, przestań kolego. Nie, jak macie jakieś rady co do jazdy tej offroadowej na kierownicy, to piszcie w komentarzach. Jestem ciekawy, czy uda mi się jakoś poprawić mojego skilla. Na obecną chwilę wygląda to tak, jak wygląda, czyli nie wygląda. Jest tragicznie, kurczę. Dajcie spokój. Complete Championship. Ukończyłem chyba ostatni. No nie ma co ukrywać, nie poszło mi najlepiej. Ale liczą się dobre chęci. Zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Cześć.